Kontynuujemy dalej temat wiary według Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi Bóg, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. Jeśli się cofnie, nie będzie miała dusza moja w nim upodobania. Nie będę mógł z nim współpracować, nie będę mógł z nim współdziałać. Nie będę mógł tego człowieka podnosić na wyższe poziomy, bo nie będzie uwalniał wiary. Nieuwolnianie wiary równa się cofnięcie. Posłuchajcie. Jeśli nie przesuwamy się w wierze, to cofamy się. Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. To jest nieprawda. To by się wydaje, że jesteś w miejscu, w którym byłeś. Nie, cofnąłeś się. Rozumiesz, jesteś w miejscu wycofania. I teraz list do Rzymian, 16 rozdział, od 25 do 27. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii o Chrystusie Jezusie, objawionej i przez pisma prorockie obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary, Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała. Chcę, żebyśmy zatrzymali się na tym fragmencie, który mówi, że Bóg ma moc nas utwierdzić. W czym nas utwierdzić? Utwierdzić nas w tym, abyśmy przyprowadzili do posłuszeństwa wiary narody. Czyli do tego, aby ludzie zaczęli być posłuszni wierze. Sam fakt istnienia wiary nie czyni człowieka wierzącym, mimo że człowiek o tym wie i nawet jest absolutnie przekonany, że to coś pod tytułem wiara jest słuszne, prawdziwe i nie ma nic poza tym. Człowiek musi zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby to zaczęło pracować. Musi okazać temu posłuszeństwo. Ja chcę się mówić o posłuszeństwie. O tym, jaki jest stosunek wiary do posłuszeństwa. Jeżeli zaczynasz w coś wierzyć, to pojawia się przed tobą szereg informacji, że wierzysz tak, 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 na podstawie tego, tego, tamtego. Nigdy w życiu Bóg nie robi takiej rzeczy, że mówi do ciebie: masz wierzyć, kropka. On tak nie robi. Nie ma takiego Boga w ogóle. W ogóle. W zasadzie to wiara w praktyce nie jest ślepa. To nie jest ślepa rzecz. To jest rzecz, która się na czymś opiera. Ona ma jakieś oparcie. Kiedyś nasza córka Sara, jak była młodsza, nie wiem, miała 5 lat może, zapytała mnie, mówi: tato, polecimy w przyszłym roku na Księżyc. Tak przyszła po prostu do mnie. Ja mówię: nie, nie polecimy. A ona mówi: a jakbyśmy, mówi, w to wierzyli i się modlili, to polecimy? Ja mówię: Sarciu, nie polecimy. A ona mówi: dlaczego? Ja mówię: bo ja nie mam obietnicy od Boga lotów na Księżyc. Ona powiedziała: okej, i poszła. Ludziom się wydaje, mają taki iluzyjny obraz wiary. Będę sobie wierzył o coś. A potem tego nie mają. I mówią: jak to się stało, że nie mam? Ja mówię: pewno Bóg jest kłamcą. Bo powiedział ci, że wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie i wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. No i pewnie to jest po prostu kłamca. Mówię: zmień wyznanie. Zostań buddystą, nie wiem, kim tam, muzułmaninem, jakkolwiek. Obrzezaj się.
bo to jest kłamczuch. Wiesz, ludzie często, jak patrzą się na mnie wtedy i mówią, ale no, o czym mówisz? Ja mówię, no mówię w ogóle wprost proporcjonalnie do swojego pytania. No. Tak jak to Salomon powiedział. Odpowiedz głupiemu wedle głupoty. To ci odpowiadam. Odpowiadam ci tak, jak mnie pytasz. Tak, jak mnie pytasz. Ponieważ wiara musi mieć podstawy. I tym podstawą należy zacząć być posłusznym. Bo inaczej ona nie zadziała. To tak jakby na przykład mieć samochód, ale by się uprzeć, jestem właścicielem samochodu, ale nie będę siedział za kierownicą, będę siedział z boku i to musi pojechać. Bo ja mam akt własności i kluczyk. Mamy akurat taki samochód, że nawet jak się kurczę nie wciśnie tego sprzęgła całego, to nie chce odpalić. To trzeba w ogóle usiąść. Rozumiecie? To nie można na przykład z zewnątrz go odpalić, nie siedząc na siedzeniu w tym samochodzie. To jest niemożliwe. Trzeba kurczę normalnie usiąść, normalnie. A są samochody, żeby odpalić na pas zapiąć. Są takie samochody już dzisiaj. Musisz spełnić określone warunki. Rozumiesz? Żeby pojechać. Musisz okazać posłuszeństwo tym warunkom. Nie możesz być w ogóle zagotowany, rozumiesz, na całe zjawisko. Mam samochód, wydałem kupę szmaru, powinienem jechać. Powinieneś zastosować się do tego, jaka jest instrukcja jazdy. Tak pojedziesz samochodem. W ten sposób pojedziesz samochodem. A nie inaczej. Wiara działa wtedy, gdy okazujemy posłuszeństwo Bożym prawdom. Rozumiesz? Tylko wtedy zadziała ten mechanizm. Duch Święty jest w tobie i daje ci moc do bycia posłusznym. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Posłuszeństwo to nie jest coś, na co się trzeba spinać, naprężać, będę posłuszny. Nie. Masz moc do bycia posłusznym. Wiecie, co to jest w ogóle posłuszeństwo? To jest forma wpływu, w której osoba podporządkowuje się wyraźnym wytycznym lub poleceniom od osoby obdarowanej wiedzą, przepraszam, władzą lub autorytetem. Forma wpływu, w której osoba podporządkowuje się wyraźnym wytycznym lub poleceniom, podkreślam, wyraźnym wytycznym. Kiedy nauczam, jak mówi Duch Święty, to jedną z pierwszych rzeczy mówię tak. Duch Święty mówi wyraźnie. Do mnie przychodziła, dzisiaj nie przychodzą już tacy prorocy do mnie, bo się na mnie poobrażali, bo oni mi opowiadali rzeczy różne. I to były niewyraźne rzeczy. Ktoś przychodził, mówił do mnie niewyraźne rzeczy i mówi do mnie, to jest od Pana. Ja mówię, nie. Dlaczego nie? Ja mówię, bo Duch Święty mówi wyraźnie. List Jana, tak jest napisane. A ty mówisz do mnie niewyraźnie. Ty duchowy kogiel-mogiel mi tutaj przedstawiasz. I dodajesz te sformułowanie, ja to tak też już go dawno nie słyszałem, ale zakodowałem sobie, bo tak jak byłem w religii jeszcze, czym religia dochodziła do mnie, o, miała dojść do mnie, to było jeszcze takie coś, że ktoś na przykład dzwonił, pisał, albo spotykał się ze mną i mówił, miałem taki i taki sen, opisywał mi ten sen. Ja mówię, ale co to ma w związku ze mną? No, bo Pan ci powinien objawić to. Mówię, w ogóle, no jak Pan mi powinien wyobrazić? Posłał ciebie, zakładając prostą analizę. Pan mieszka we mnie, tak? No dobrze, załóżmy, że jestem na tyle tępy, że się nie potrafi porozumieć z moim umysłem, posyła do mnie proroka. No to jest ten plan B. Plan B mi przysłał. No to nie jest plan A. No jest ten prorok, wedle, tak, logiki, powinien w ogóle być bardziej wyraźny niż w ogóle mój umysł. No bardziej wyraźnie powinien powiedzieć to. Jak jestem, załóżmy, uparty jak muł, mam skomplikowaną w ogóle złożoną osobowość, rozumiesz? To powinien do mnie przyjść prorok i powiedzieć, zrób tak, pójdź tam, a stanie się to. Amen.
powinien zawinąć się i pójść. A on przed nim opowiedział historię przy ciebie. Rozumiesz, co mu się śniło? Koniec. Forma wpływu, której osoba podporządkowuje się wyraźnym wytycznym. Czyli Bóg bardzo wyraźnie pokazuje nam zasady, na których mamy się oprzeć. To nie są zasady skomplikowane. On mówi, jeżeli chcesz rozwijać się w wierze, to musisz stosować się do tych rzeczy. My oczywiście podążamy, ale jest łaska, łaska, no i to jest ta filozofia łaski poza Bogiem. Jest Bóg, jest łaska jeszcze. Rozumiesz? Łaska, Boża laska. Rozumiesz? On jest, proszę ciebie, i Bóg. Bzdura. Nie ma łaski poza Bogiem. Bóg powiedział coś, to coś ma działać tak, jak Bóg powiedział. A ja mam być temu posłuszny i wtedy ja osiągnę sukces. Rozumiesz? A ludziom się wydaje, że będą strali w rondel lutowany, proszę ciebie, i oni będą odnosili sukcesy w wierze, bo oni z Bogiem chodzą, bo jest łaska. I potem jest zdziwiony. Dlaczego, że się stało? Autobuchem przejechało. Nie wierzysz. Nie wierzysz, dlatego że nie jesteś posłuszny prawidłowo Bożym. Jesteś posłuszny. Nie podporządkowałeś się. Czyli czym jest posłuszeństwo? Poddaniem się czyjejś woli. Posłuszeństwo to poddanie się czyjejś woli. Ty wolisz zjeść ziemniaki, a przychodzi do ciebie ktoś, kto posiada autorytet lub władzę, i mówi tak, zjedz ryż. Co ty robisz teraz? Możesz okazać się posłusznym lub nieposłusznym. Dalej jeść ziemniaki. Albo zjeść ryż. Czyli poddać się woli tamtego człowieka przeciwnej do woli twojej. Rozumiesz? To jest posłuszeństwo. W ogóle niczym innym nie jest posłuszeństwo. Niczym innym. Wojsko tak się organizuje, wiecie? W wojsku jest coś takiego, że przychodzi dowódca i mówi, tak trzeba zrobić. I w ogóle ja nie wyobrażam sobie takiej armii, w której przyszedłby dowódca i powiedział, tak trzeba zrobić i tam by któryś podniósł rękę, w ogóle przepraszam bardzo, mówi tam, panie sierżancie, od razu by z nim pojechali jak z dziką świnią. Oglądaliście to w filmach amerykańskich, proszę ciebie. Natychmiast sierżant by stał nosem w niego, pluł mu całą zawartością swojej paszczy, rozumiesz? I tłumaczył mu, że jest zerem, jego matka jest zerem, jego ojciec jest zerem, jego dzieci też będą zerem, jeżeli nie okaże posłuszeństwa natychmiast. Tak by go potraktował ten sierżant. On by mu nie dał zgodzić zdania. A nam się wydaje, że nasz Bóg jest kimś mniejszym niż sierżant. Bo jest łaska. Rozumiesz, o co chodzi? On jest Bogiem. I On ustalił zasady. I powiedział tak. Będę widział, że mnie kochacie przez to, kiedy będziecie realizowali moje zasady. Kropka. Nie przez to, że nie będziecie uwielbiać, czytać Biblię, chodzić do kościoła. To są jedne z zasad, ale nie to czyni was miłującymi mnie. Ja na przykład, pokażę prosty przykład. Ja na przykład usiłowałem kupę lat kochać Boga. Taki miałem, szukałem jak to się Boga kocha, co tu robi, co tu robi, co tu robi. I potem się dowiedziałem o tych zasadach właśnie, że kochanie Boga polega na tym, aby przestrzegać Jego zasad. I potem przeczytałem taki tekst. Na tym polega miłość, taką zasadę przeczytałem. Że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokocha. Okej. Więc natychmiast zmieniłem całą filozofię. Przyszedłem na modlitwę do Boga i powiedziałem tak. Od dzisiaj nie będę próbował Cię kochać. Ponieważ Ty powiedziałeś w jednej z Twoich zasad, że mam się skupić na tym, jak Ty mnie kochasz. No to pokaż, jak mnie kochasz. Potem przez dłuższy okres czasu nawet śpiewałem na uwielbieniach taką piosenkę, no pokaż jak mnie kochasz.
Rozumiesz? I teraz o co chodzi? Ja w ten sposób uruchomiłem wiarę, rozumiecie? W przepływ Bożej miłości, bo ja myślałem, że ona ma płynąć w ten sposób, że to ja będę jakoś się zachowywał i w wyniku tego coś tam się będzie działo. Oczywiście będąc świadomym, że z uczynków nikt nie jest usprawiedliwiony, jednak w mojej głowie nastąpiła taka dziwaczna w ogóle myśl. A to się okazało, że ja okazuję miłość do Boga przez to, że stosuję się do zasady, aby nie interesować się, jak Go kocham, tylko żeby skupić się na tym, jak On mnie kocha. Kropka. Dziękuję bardzo. Przeróbka umysłu, heja do przodu. Siadałem sobie w domu, w fotelu, zamykałem, nie fotel, tylko na podłodze, zamykałem oczy i mówiłem, teraz mnie kochaj. Oto jestem. Wiesz, o co chodzi? Bo Ty tak powiedziałeś. I zaczęło działać. Moja więź z Bogiem zaczęła rosnąć. Posłuszeństwo to poddawanie się. Poddać się, to znaczy uznać siebie samego za zwyciężonego. Dalej podporządkować się czemuś. Rozumiesz? Uznać siebie samego za zwyciężonego. Podporządkować się czemuś. Podporządkować się to przyjąć czyjś punkt widzenia. Czyjś punkt widzenia. Masz jakiś punkt widzenia. Ale dowiadujesz się, że Bóg ma inny punkt widzenia i Ty musisz przyjąć Jego punkt widzenia. I ludzie mówią, ale ja tego nie czuję. Mówię, ale mnie to gówno odchodzi. Taka jest prawda. I cały duchowy świat to nic nie obchodzi, że Ty nie masz odczuć dobrych. Jeszcze z czymś związane Twoje odczucia? Ze stanem patologii, których doświadczyłeś w duszy swojej od swojego urodzenia na tym świecie. Masz takie uczucia, rozumiesz? Jakie powstały w Tobie w wyniku patologii, która przyszła do Twojego życia, do każdego życia przyszła patologia, tak? Od początku Twojego urodzenia. I to jest wszystko z uczuciami. Uczucia trzeba wyrównać, uzdrowić i wprowadzić w szyk bojowy. I zarządzać sobie uczuciami. To, co ja przed chwilą tylko powiedziałem, to jest niezrozumiałe dla psychologii. To psychologia tego nie rozumie. Zarządzanie uczuciami. Nie wstrzymywanie się, nie spinanie się, tylko zarządzanie. Śmieję się ze śmiejącymi, płaczę z płaczącymi, kiedy chcę. Czuję jak chcę. Moim obowiązkiem i Twoim obowiązkiem jest podporządkować się wytycznym Bożym, przyjąć Boży punkt widzenia, postąpić według Jego wytycznych. Rozumiesz? Podporządkować się to jest za mało wiedzieć. Tam trzeba zrobić ruch. Ruch. Jak się modlisz do Boga, mówisz tak, pójdę, gdzie mnie poślesz. To niebo nie robi nic. Pamiętaj o tym. Modlisz się, jak się modliłeś, mówisz tak, Panie, pójdę tam, gdzie mnie poślesz. To pamiętaj, nie było żadnego ruchu w niebie. Ale kiedy pomodlisz się, mówisz tak, idę, a Ty mnie posyłaj. Natychmiast zaczyna być w ogóle ruch w niebie. Jest desperat. Rozumiesz? Natychmiast oczy aniołów są na Boga. Rozumiesz? Jezus mówi, mój człowiek. Krew Pawłowa. Jedyną rzecz, którą będziemy musieli ewentualnie robić, tato to go zatrzymać. To krew Pawłowa. On idzie i mówi, pokieruj mnie. I on wierzy w ogóle, że będzie kierowany, ale on idzie, 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 idzie. Rozumiesz? Idzie. Błądzi, upada, wywraca się, fikołki, fika duchowe, rozumiesz, to chodzi, ale idzie, 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 idzie. To jest kresowo. To jest w ogóle postać, która zrozumiała, czym jest podporządkowanie się. On się nastawił na słuchanie i on poszedł. Poszedł. Ludzie mówią tak, chciałbym założyć firmę. Ja mówię, załóż. Czemu nie działasz na własne ryzyko? Czemu tego nie robisz? Tak modlę się, aż się modlę. Ale jest lepszy sposób. Możesz zacząć robić.
załóż Facebooka i napisz: załatwiam sprawy niezałatwialne za niewielką opłatą. Zrób takie coś. A potem mów: Boże, niech ci, co to czytają, to to łykną. No zrób. Wejdź w środowisko potrzeb, rozumiesz, o co chodzi? I wrzuć to, co masz do zaoferowania. Zrób to! Ale jak ty tego nie zrobisz, a będziesz się modlił, to w życiu na to nie wpadniesz. A wiesz dlaczego? Bo na to się nie wpada, to się zaczyna. Wiem, czy mnie rozumiecie, na to się nie wpada, to się zaczyna. Żeby można było zacząć widzieć drogę, trzeba zrobić pierwszy krok, powiedział stary Chińczyk parę tysięcy lat temu. Rozumiesz? Stare chińskie przysłowie. Mające kilka tysięcy lat. To oni rozumieli, że zaczyna się droga życia jakiegoś człowieka i najpierw trzeba, okej, udaje się w tą drogę. Poszedł w tą drogę. I teraz mówię: Panie, kieruj mnie. Skąd ja to wiem? No na przykład z psalmów. Idzie Dawid i nie wie dokąd. I mówię: kieruj kroki moje, kieruj w ogóle drogi mnie pokazuj. Ale on idzie, ten Dawid, dlatego Bóg tak bardzo kochał Dawida. Bo Dawid okazywał posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Wiara jest posłuszna. Nie ma nieposłusznej wiary. Wiara nieposłuszna nie jest wiarą. Jest iluzją, podróbką, substytutem. Rozumiecie? Pierwsza księga Samuela 15:22. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, powiedział prorok. Ofiara to było coś, co się składało Bogu na ołtarzu. Pamiętacie? W porządku mojżeszowym. A z tamtego okresu czasu pochodzi ta informacja. Ofiara Bogu złożona ze zwierzęcia. Na ogniu. A tu przychodzi prorok, mówi tak: posłuszeństwo lepsze, lepsze, lepsze jest niż ofiara. Oni nie znają nic lepszego niż ofiara. Ofiara przebacza grzechy w tamtym czasie. Ofiara załatwia jedność z Bogiem. Ofiara załatwia jedność ze społecznością Izraela. Ofiara załatwia błogosławieństwo. Wszystko ofiara załatwia. Oni mieli ofiara ofiar. Jedna wielka rzeźnia ofiarna. Bo ofiary na wszystko. Pojednania w ogóle. No wszystkie były ofiary. A tu przychodzi prorok i mówi tak: lepsze jest posłuszeństwo. Wiecie, kiedy on to powiedział? Kiedy król izraelski napadł na państwo, które miało zlikwidować, i zamiast dyrektywy, zrealizowania dyrektywy Bożej, która brzmiała w ten sposób: wytniesz wszystko do nogi. Taka była dyrektywa Boża. To on zabrał tych książąt i króla Agaga, tego głównego tam ich mąciciela, i wszystkich ich wsadził przy siebie do piwnicy, i on ma teraz w ogóle swoich niewolników. I przychodzi Samuel i mówi: a tu to tam jest. Z jednej w ogóle piwnicy pieczenie odchodzi, bo oni baranów tam nazbierali. A Bóg powiedział: to trzeba wyżnąć, wyżynamy. A to jak było szkoda, takie trzody wyżnąć, podpalić, no to nie zrobimy tego. Zabierzemy coś do siebie. Ale Bóg nie powiedział: idźcie i rabujcie ten kraj. Bóg powiedział: idźcie i wymordujcie ten kraj. A nie rabujcie kraj. On nie chciał, żeby oni brali stamtąd cokolwiek. Bo tam było wszystko przeklęte. Oni nie trybili, czy nie jest duchowa rzeczywistość w ogóle. Oni nie rozumieli, że król Agag rządził krajem, który był pod władzą demonicznych sił. I wszystko było w tym kraju przeklęte. Dlatego jest napisane w liście Judy: będziesz miał nienawiść do szaty splugawionej. Rozumiecie? Będziesz miał nienawiść do splugawionej szaty. Nie dotkniesz splugawionej szaty, bo to jest infekcja demoniczna. Do tego stopnia. I wtedy przychodzi prorok i mówi: lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. To by tutaj, bo oni mówili: tutaj będziemy zrobili ofiarę z tych owiec dla Pana. Ale Pan nie chciał ofiary z tych owiec. Pan nie chciał ofiary z tych w ogóle też ludzi tam, którzy mieli na to patrzeć i w ogóle być uniżeni przed Panem. Bóg nie chciał, żeby oni byli uniżeni.
Bóg chciał ich wyciąć do nogi. W ogóle to się nie mieści w ludzkiej koncepcji. A dlaczego? Nie twój zasmarykany interes. Nie zajmuj się rzeczami, które nie należą do ciebie. Co jawne należy do króla, co utajone do Jahwe, tak mówi słowo. Co tu szukać kwadratowych jach? Ruch charyzmaniatyczny oszalał. Rozumiecie? Pan mi wszystko powie, Pan ci powie trochę. Pan ci powie tyle, ile twoja pania zniesie. Bo to jest Pan, a ty to ty. Dlatego bądź posłuszny temu, co mówi Pan i nie kombinuj. I jak będziesz posłuszny temu, co mówi Pan, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Rozumiesz? Jak on powiedział, wytniesz wszystko, to wytniesz. I teraz co robi prorok? Mówi, oddzielaj ten w ogóle chlebek. Wyciągnął Agaga, proszę ciebie, przytrzymał nogą, wyjął miecz, a ty byli prorocy w tamtym czasie. Rozumiesz? I urżnął mu głowę. To nie byli prorocy, którzy mówili tak, jednajmy się wszyscy, spotkajmy się w głowie świętego sakramentu z katolikami. Dzisiaj to tacy prorocy. Mówi, jedność w kościele, jedność. Jedność w kościele, jedność. Ale Samuel nie był prorokiem jedności. On wziął Agaga i urżnął łeb. I powiedział, posłuszeństwo lepsze z niewolnika, a uważne słuchanie, lepsze niż tłuszcz barani. Tłuszcz barani był najwyższym takim aktem dobrodziejstwa. Spalało się tłuszcz. Słowo mówiło, że Bóg przygotował nam tłustą wieczerzę z wystawymi winami. Tłuszcz był zawsze symbolem największego dostatku, jeżeli chodzi o pożywienie. Rozumiesz? Krew była symbolem życia, tłuszcz symbolem dostatku. Ale Samuel mówi, lepsze jest uważne słuchanie, niż nawet ten tłuszcz barani, co spływać ma z tego ołtarza. I ściął w ogóle króla Agaga. Po czym powiedział do Saula, przygonić kolegę. I Pan nowego króla Izraela znajdzie. I rozpoczyna się historia, którą znacie, mały Dawidek kontra duży Saul. Ofiara, przyjaciele, to przedmiot lub żywa istota składana Bogu w celu przebłagania go lub odsunięcia niebezpieczeństwa. To była ofiara, którą głęboko tu pokazać. Coś, co się daje komuś na jakiś cel. To była ofiara. Wyrzeczenie się czegoś ze względu na coś innego, co posiada wartość wyższą. A więc posłuszeństwo stoi wyżej w hierarchii duchowej niż, posłuchaj, zrobienie czegoś dla kogoś. Po drugie, zrobienie czegoś dla człowieka, bliskiego nawet tobie. Po trzecie, zrobienie czegoś dla Boga. Po czwarte, zrobienie czegoś dla samego siebie. Cały humanizm pada i cała religia pada. Cały humanizm i religia. Rozumiesz? Jak Bóg coś mówi, gdzie było prorocze słowo na ten temat, to niech się leje krew przeklęta. Małż to miła istota. Ślimaczek, bezradny, on nawet nie ma aparatu mowy, nie krzyknie, jednak odczuwa ból. Ślimaczki odczuwają ból. Teraz wam opowiem coś o bólu ślimaczków. Ślimaczek nie ma rączek, nóżek, nie ma praw, nie jest pod żadną konstytucją. Rozumiecie? Humanizm mówi, chroń ślimaczka. Jesteś wielkim człowiekiem Bożym. Chroń to, co słabe. Ale Bóg cię nie powołał do chronienia tego, co słabe. Bóg cię powołał do posłuszeństwa. Rozumiecie? Posłuszeństwa. Jak ja zacząłem się wypowiadać na temat taki, że aborcja jest takim samym grzechem, jak plutkarstwo, to się mówił, jak to? Ja mówię, no.
Mówię, nawet lepiej, bo jak dziecko zostanie wyskrobane, to do nieba pójdzie. Rozumiesz, o co chodzi? A plotkarstwo ściąga demoniczne siły na ludzi. Mówię, no o co chodzi z tymi dziećmi, mówię, które są w ogóle poddane skrobarką? O co kam? No bo to jest zabójstwo. Ja mówię, posłuchaj, jakie ty masz pojęcie o śmierci, chrześcijaninie? Jeśli kto w życiu doczesnym pokłada nadzieję w Chrystusie, najbardziej pożałowania jest godzien. Tekst apostolski. Śmierć dla mnie jest zyskiem. Ja się pytam, o co kam? Te wyskrobane dzieci idą do nieba, a my dalej musimy w tej zagonie siedzieć. Mają lepiej niż my. Słowo Boże mówi w księdze Hioba. Lepiej niż ja, a poroniony płód. Zasada Boża. Każde wyskrobane dziecko ma lepiej niż my obecnie tu teraz. Dlaczego tu się spinać na tego abortu? To, co mówię, jest ultra niehumanistyczne, rozumiecie? Ale mówię, o co chodzi? Są świadectwa ludzi, którzy byli w niebie, widzieli wszystkie dzieci wyskrobane, które się bawią, dobrze się czują, jest im świetnie. O co kawał? Miliony dzieci! To w niebie hasają przed Panem. A to co by miały? Rozumiecie zagadnienie? Czym jest posłuszeństwo? Jaką rangę ma posłuszeństwo? Posłuszeństwo jest ważniejsze niż robienie czegoś dla Boga, dla siebie, dla sprawy, dla innych. Rozumiecie, o co chodzi? To jest ważniejsze. Jak On mówi, zrób krok, to zrób krok i odpocznij. Nie rób dwóch kroków, nie rób pół kroku. Zrób krok i odpocznij i się połóż. Bo tak powiedział Pan. Posłuszeństwo. Werset ten również pokazuje, że posłuszeństwo powstaje w wyniku uważnego słuchania. Jest napisane, że wiara, ona jest wynikiem słyszenia, słuchania słowa Chrystusowego. Takie te zapisy nasze nieszczęsne są. Wynika z tego, że jak ja będę czytał Biblię, słuchał kazań i się modlił do Boga, to będzie moja wiara rosła. Ale to jest bzdura. Ona nie będzie rosła w ten sposób, ta wiara. Wiara będzie rosła wtedy, kiedy będziesz okazywał posłuszeństwo określonemu głosowi Bożemu. Ten werset brzmi w ten sposób. A wiara jest ze słyszenia. Słyszenia słowa Chrystusowego. I tam jest słowo rema. Słyszenia rema. Wiara się bierze z bardzo uważnego wsłuchiwania się w głos Boga i realizowania wytycznych, które się usłyszy. Wtedy ta wiara się zradza. Zasłyszałeś słowo, udajesz się w kierunku, o którym mówi słowo, i powstaje w tobie wiara, która góry przenosi. Zobaczcie, to jest takie niepopularne. Ludzie czytają Biblię, nie mają za grosz wiary. Ludzie się modlą i też nie mają wiary. No to z tego? Co to miało do rzeczy? Jak ktoś na przykład mówi do mnie coś i mówi tak, no zrób coś z moim życiem, no pomóż mi. Ja mówię, no powiedziałem ci, co masz zrobić. Ale no dobrze, to, ale co jeszcze? Mówię, nic, no zrób, co ci powiedziałem. Ale to może jeszcze, nie, no zrób, co ci powiedziałem. Weź to zrób. A możesz to zrobić, mówię, możesz to zrobić. To, co ci powiedziałem. Tylko to. A potem zadzwoń do mnie i powiedz, zrobiłem to. Ja mówię, halleluja. Pokażę ci krok dalej. Przeprowadzę cię w ogóle z punktu A do punktu B na podstawie twojego posłuszeństwa moim słowom. Rozumiesz? Zrobię tak jak Bóg.
Słuchajcie dalej. Pierwsza księga Samuela 15:23. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, krnobrność, bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom, powiedział prorok ten sam. Nieposłuszeństwo. Czyli niesłuchanie uważne i niewykonywanie, wiecie, to jest taki sam grzech jak czary. Bez względu na to, czy ktoś jest nieposłuszny, czy jesteś czarownikiem. To jest taka sama postać. Ja często używam takiego sformułowania. Każdy buntownik to czarownik. Każdy. Ja mam prawo do wolności. Ja mówię, człowieku, powiedz ci, jakie masz prawo? Powiem ci, jakie masz prawo. Postanowione każdemu raz umrzeć, a potem są. Takie masz prawo. To są takie odwieczne prawo. Postanowione każdemu raz umrzeć, a potem sąd. Szczególnie do buddystów mówię, to myślą, że parę razy mają życie. Postanowione raz umrzeć, a potem co? Sąd. Czy dla wierzących, czy dla niewierzących. Dla niewierzących inny ku potępieniu. Dla wierzących inny ku nagrodom. Ale sąd. Zawsze jakiś sąd. Tych sądów jest pełno w Biblii. Czarny, krnobrność, bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś, dalej mówi prorok do Samuela, rozkazem Jahwe, więc on wzgardzi tobą i nie będziesz królem. Rozumiecie? Takie proroctwo przyniósł. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem, a więc wzgardzenie wytyczną Bożą wybija cię z miejsca królowania. I możesz sobie krzyczeć, ile chcesz, że masz koronę na głowie, czy z Chrystusem siedzisz w okręgach niebieskich. Żaden z ciebie król. Rozumiesz? Żaden. Jeśli jesteś nieposłuszny, żaden z ciebie król. Masz iluzję bycia królem. A potem się dziwisz, że idziesz przez życie i dostajesz w mordę, jak zwykły pachołek. I mówisz, jak mnie diabeł mógł dotknąć? Jestem przecież w ogóle w imieniu Jezusa królem. Rządzę tutaj, rządzę! Ja mówię, spójrz w lustro, zobacz, jak masz oczy podbite. Diabeł, jedziesz z tobą jak z purą sługą, dzień. A ty królujesz. Gdzie ty królujesz? W schronisku dla zwierząt? Spójrz na siebie. Król z obitą mordą. Takich ludzi w duchu jest pełno w kościele. Królowie z obitymi mordami, którzy dorabiają doktrynę do swojego niepowodzenia. Rozumiesz? Dorabia się doktryny do niepowodzenia. Jest tylko jedno wytłumaczenie niepowodzenia. Dla niedowiarstwa waszego. Dla niedowiarstwa waszego to macie. No tak, no to wypadałoby wierzyć. No tak, wypadałoby wierzyć. Ale żeby wierzyć, trzeba być co? Posłusznym! To jest logika. Bóg jest zatrważająco logiczną postacią. Rozumiecie? To logik. Logik. U Niego zawsze coś wynika z czegoś, coś wynika z czegoś, coś wynika z czegoś. Ludzie na przykład często chcą rozmawiać, ale nie chcą argumentować. I mówią do mnie, bo ty walczysz na argumenty. Ja mówię, bo się tylko na argumenty rozmawia. A wy pokaż mi jedną rozmowę, co bez argumentów się rozmawia. Jaka to jest chyba bez argumentów? W ogóle nie ma takich rozmów, bo to nie jest rozmowa wtedy. To nie jest walka na argumenty, bo argumenty są zawsze jednorodne. Czyli jedne są prawdziwe, drugie nieprawdziwe. Nawet jeśli są częściowo prawdziwe, to i tak są nieprawdziwe. Kiedy Bóg mówi, to argumentuje. On mówi, jeśli zrobisz to, nastąpi to. I prorok mówi to samo. Bądź posłuszny, będzie dobrze. Nie jesteś posłuszny, królestwo ci jest zabrane. Do kiedy, Panie, do kiedy? Aż będziesz posłuszny. Ale do nieba idę, no zawsze idziesz do nieba. No, coś się upadł z tym. Wszyscy idą do nieba. Najgorsze głowy chrześcijańskie idą do nieba, jak oddalisz się Jezusowi. Rozumiecie? Bo to się nazywa łaska. Nie możesz stracić zbawienia, ale możesz, wiesz co, stracić królowanie. Możesz być pachołkiem, popychadłem diabła na ziemi, jeśli nie będziesz posłuszny. Brak całkowitego posłuszeństwa nie tylko niweluje wiarę, ale otwiera też drzwi demonom. Nie trochę posłuszny będę. Trochę będę posłuszny. Przyjdą demony. Jakie? Takie mniejsze.
Rozumiesz? Ale w ogóle tak samo cię zrujnują jak te większe. Inne rany będziesz miał zostanę. Rozumiesz? Inaczej zabijał tyranozaur Rex, a inaczej proszę ciebie raptor, który miał tylko 1,80 m. Tamten cię po prostu chapnął i cię od razu przegryzł w pół. Rozumiesz? A raptor ci proszę ciebie przeciął gardło i ci leciała krew. Dłużej umierałeś. Mniejszy, a dotkliwszy. Demonów nie mierzymy tymi kategoriami. Demon to demon. Rozumiesz? Bydlec ze światów. Ale kiedy my okazujemy choćby odrobinę nieposłuszeństwa w jakiej dziedzinie, to uchylamy furteczkę. I możemy sobie krzyczeć w tych otwartych drzwiach: z łaski jestem zbawiony, a one będą biec po tobie. Mówię, jest furtka otwarta. Uwierzcie mi, przyjaciele, że diabła naprawdę nie obchodzi, że ktoś jest nawrócony czy nie. Jemu jest tak to śmiertelnie obojętne. Ludzie myślą, że on ma do nas jakikolwiek stosunek, on nie ma żadnego stosunku do nas. Żadnego. Ale Duch Święty jest we mnie, mówi, ale diabeł go nie widzi. Pokaż diabłu Ducha Świętego przez swoje posłuszeństwo, a zobaczysz, jak cię zesra w porę. Pokaż diabłu Ducha Świętego. Pokaż diabłu Ducha Świętego. Diabeł jest wzrokowcem. On chce, on musi zobaczyć. A chrześcijanin ma ukrytego głęboko Ducha Świętego. Rozumiesz? To diabeł go nie widzi, tego Ducha Świętego. Rozumiesz? A ja mówię w innych językach. Ja mówię, każde dziecko mówi w innych językach. Mówisz, dzieckiem proszę cię. Kto nie mówi w innych językach? Wszyscy mówiliśmy. Taka prawda, byłeś dzieckiem, no proszę cię. A co to jest w innych językach mówić? To jeszcze jest kwestia, skąd języki są. Rozumiesz? A nie tam mówić. Dzisiaj się uczy mówić w innych językach. Księga Izajasza 1,19. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie skorzystać. Jeżeli zechcecie. Czyli co? Posłuszeństwa trzeba chcieć. I na posłuszeństwo trzeba się zdecydować. Jeśli zechcecie być posłuszni, mówi kolejny prorok, to będziecie spożywać z dóbr ziemi. Zauważcie, to dotyczy spraw ziemskich. Bo wiara dotyczy spraw ziemskich. Posłuszeństwo dotyczy spraw ziemskich. Nie ma możliwości, że w niebie, czy też później w tysiącletnim królestwie, czy też później w Nowym Jeruzalem, być nieposłusznym. Wiecie dlaczego? Bo tam w ogóle wiary nie będzie. Bo to jest napisane, że to wszystko przeminie. Proroctwa przeminą, wiara przeminie, dary przeminą, wszystko przeminie, zostanie miłość. A więc w wieczności nie będzie wiary i nie będzie też potrzeby bycia posłusznym. Bo człowiekowi, który nie ma wpływu demonicznego i tej całej otoczki psychofizycznej w tym stanie, w którym jest teraz, do głowy nie przyjdzie bycie nieposłusznym. Poza tym, po co nam wiara, jak będziemy widzieć Boga? Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Rozumiesz? Wiara uznanie. Ale teraz bez niej nie możesz żyć. Teraz bez posłuszeństwa nie możesz żyć. Teraz musisz być posłuszny, żeby z dóbr ziemi spożywać. Teraz. Na tej ziemi. Pod tym słońcem. Gdy okazujemy posłuszeństwo, to nasza wiara rośnie. I możemy za jej pomocą sięgać po wszystkie dobra tej ziemi. Po wszystkie dobra ziemi. Wszystkie dobra ziemi. Jesteśmy nieskończeni. Przez naszą wiarę jesteśmy nieskończeni. Możemy wszystko osiągnąć, co chcemy. Ale musimy okazać posłuszeństwo zasadom i regułom Bożym, które są podstawą tej wiary. Filipian 2,8. Uniżył samego siebie i był posłuszny. Posłuszeństwo pociąga za sobą uniżenie. Oznacza to, że bycie posłusznym, że za bycie posłusznym zapłacisz cenę. Musisz zdecydować się na to i powiedzieć, to mnie w pewnym sensie poniży. To mnie jakoś poniży. Uczyni mnie w pewnych aspektach mniejszym niż teraz sobie wyobrażam.
Ja sobie myślę, mogę zrobić to, to i tamto, ale teraz okej. No ale jak rozkażę, pokażę posłuszeństwo temu, to tamtego już nie zrobię. Okej. Ktoś jest na przykład, ktoś ma taki dom, nie wiem, żona jest wierząca, mąż jest niewierzący. Na przykład jest taki dom. No i teraz ona, i to nie jest zły facet, to nie jest facet zły. To nie jest facet, co ją tam leje, co chla, co ma, co na dziwki chodzi. To jest normalny facet, który ją utrzymuje, który jest dobry dla niej, dla dzieci, tylko on nie chce jej Boga. On nie chce tego Boga. A ona się nawróciła i ona się rozwija. Normalnie sobie żyje, ma dobre pieniądze, ma normalne życie, dobre. I teraz ona zaczyna stawać, na początku nie, ale niebawem zaczyna stawać przed wyborami życiowymi. Przychodzi niedziela, a ona mówi, jadę do kościoła. A on mówi, słuchaj, to byśmy, nie jedźmy do kościoła, no po co jedźmy do kościoła? No nie będziemy jechać do kościoła, pojedziemy za miasto. Rozumiesz? Ale wiesz, ale nie, no jedę do kościoła. Nie, ale już jest dym. Najpierw zaczyna być w ogóle szlaban na seks. Bo już nie ma seksu między nimi. Potem są kłótnie. Jak nie ma seksu, są zawsze kłótnie. To to małżeństw mówię. Rozumiecie? I teraz o co chodzi? Ona musi albo okazać posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, albo temu, co chce jej mąż. Wiecie, że jak ona zacznie okazać posłuszeństwo temu, co mówi Bóg, to ona może stracić tego męża? I my mamy takie przypadki. I on przychodzi, ja nie chcę z tobą żyć. W ogóle nie chcę. Ty chodzisz na ulicę, ty głosisz Ewangelię. W ogóle wstyd mi w firmie. Rozumiesz? Kurczę, ciągle jesteś w tym kościele. Jak nie modlitwa, to coś innego. Ona mówi, to chodź ze mną. Nie, nie pójdę, bo są nienormalni. To nienormalni ludzie. Chcę z tobą rozwodu. Chcę rozwodu. Rozwodu. I ona z takiej staje się taka. Taka się robi. Na początku swojego nawrócenia była taka, pełna euforii, zadowolenia. Teraz ona zmniejsza. Diabeł mówi, nie zmniejszaj się. Przecież w ogóle można to pogodzić. Można to w ogóle poukładać jakoś razem. Nie trzeba tak naciskać. Ale żeby okazać posłuszeństwo, ona musi się zmniejszyć. Ona musi dać się upokorzyć. Ona musi powiedzieć, dobrze Boże, będę Ci posłuszna. Kurczę, stracę najwyżej to małżeństwo. A ona go po ludzku kocha. Ona ma te emocje pozytywne do niego. I ona jest rozdarta w środku. Ale ona czyta zasady Boże. Nie znamy nikogo według ciała. Ona wie, że jej mąż stoi piętro niżej niż najgłupszy brat w kościele. Ona to wie i ona cierpi, bo to jest mądra kobieta. Ona często patrzy na tego głupiego brata i jej się żygać chce. I ona patrzy na niego i mówi, Boże kochany, no, żeby to mój mąż był po prostu, żeby on miał odrodzonego ducha jak ten brat. Tak? Kurczę raj. Ale jej mąż nie ma odrodzonego ducha. Chociaż jest bardzo miłym facetem. Bardzo miłym synem diabła. Ja wam pokazuję pewien dramat, ale te dramaty się rozgrywają, nie mierzę zawsze, tak nie jest zawsze. Ale jest to jakiś dramat. I trzeba zrozumieć, że posłuszeństwo pociąga za sobą uniżenie. Może stać się mniejszy w swoich koncepcjach. Może stracić. Za bycie posłusznym zapłacisz cenę. List Jakuba 3:3. Koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne. W ten sposób kierujemy ich ciałem. Posłuszeństwo na pozór może być bolesne i emanować otoczką zniewolenia. Koniom wkładamy wędzidła, aby były posłuszne. Posłuszeństwo to włożenie sobie wędzidła w pysk. Wiesz, co to wędzidło. Metalowy pręt w pysku konia, który ma przymocowane wody do tego. Rozumiesz? I kiedy pociągasz wodę, to mu to się wyjawuje.
I on wtedy skręca w prawo. Wędzidło. Koniom się wkłada wędzidła, aby były posłuszne. I w ten sposób kieruje się ich ciałem. Jak Bóg kieruje ciałem Chrystusa, którym jest Kościół? Poprzez włożenie mu wędzidła posłuszeństwa. To tak działa i tak będzie działać. Wolność w Chrystusie, tak, to dobrowolne otworzenie buzi, żeby ci włożyć wędzidło. Taka to wolność. Taka to wolność jest w Chrystusie. Rozumiecie? Tylko to jest wyzwalające. To jest wyzwalające. Bo właściciel jest dobry i o konie dba. Konie mają co jeść, konie mają co pić, konie są chwalone. Rozumiesz? Konie żyją dwa razy dłużej niż te, co właściciela do niego nie mają. Jeżeli okazujemy posłuszeństwo, to nasze życie zaczyna być ukierunkowane. Rozumiesz? To wędzidło powoduje, że koń idzie w określonym kierunku. Chcesz ukierunkowanego życia? Musisz być posłuszny. Nie chcesz być posłuszny, będziesz żył w chaosie. Wczoraj oglądałem program pod tytułem Rolnicy. Jak oni mają na imię, bo zapomniałem. Gienek i Jarzy. Z miejscowości Plutycze. Na wschodnich rubieżach Polski. Oglądacie rolników Mistrzostwo Świata. Gienek i Jarzy. Mają konie. Konie żyją swoim życiem. Wczoraj patrzyłem, mówię, nie no, mówię, aż mnie wczoraj, powiem szczerze, emocje się podniosły. Mówię, ja wiedziałem, że oni mają głupie pomysły. Ale ten pomysł, który oni mają z tymi koniami, jest tak głupi, ja w ogóle mówię tak, pite klepią, bo oni kibla nie mają nawet. Mają taki drewniany wychodek i go w przyszłym odcinku zmienią. Chodzi o to, może zapomnę się, chodzi o to, że oni mają konie po nic. Te konie w ogóle przysparzają im tylko problem, uciekają, bo oni w ogóle mają konie i myślą, że mieć konie to jest tak. A starzy rolnicy, zobaczcie, w ogóle, że można je puścić i konie żyją. I te konie faktycznie żyją. Jest jedna taka klacz, która rządzi nimi wszystkimi i ciągnie do lasu, do wsi 10 km dalej, a oni ganiają te konie po tych wioskach. Rozumiem, o co chodzi. Wreszcie jeden ten teraz powiedział, mówi, trzeba pastucha elektrycznego naokoło, bo to będą to głupie zwierzęta, będą uciekać. Jest taki jeden motyw, bo on łapie, zawsze musi złapać tą klacz przewodnią. Łapie ją i pierwsze co robi, wkłada je w pysk wędzidła. I kiedy ona dostaje tego pyska wędzidło, inna dziewucha. Człowieku, jaka posłuszna klacz. A tak bryka, prawa, lewa, góra, człowieku, ty konie za nią. A tutaj on idzie, wędzidło włożone w pysk, rozumiesz? Prowadzi ją sobie, a one wszystkie posłusznie za nią. Ja mówię, jest. Kierunek. Wędzidło to klucz do kierunku. Rozumiesz? Wkładamy koniom wędzidła, aby kierować ich ciałem. Trzeba chcieć dać sobie włożyć wędzidło prawd Bożych. Do prawd Bożych musisz podchodzić jak do wędzidła. To mi nada kierunek, kiedy okażę temu posłuszeństwo. Nie zbłądzę. Nie będę jak głupi mustang na stepie, który lata po lasach i się kaleczy. Krzycząc, jestem wolny. Kretynie, jesteś spocony, zmęczony, masz porżnięte kopyta. W ogóle rozumiem, o co chodzi. Zaraz się wilk porwie. Wolny jesteś. Czym ty wolny taki? Hippis. Jeżeli z Piotra 3,6. Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Taka była relacja w rodzinie, w małżeństwie. Tak a propos, jak ludzie twierdzą, że w ogóle wygląda w małżeństwie nieco inaczej. Posłuszeństwo widzi w Bogu Pana. Posłuszeństwo widzi Pana. Dlaczego ona tak traktowała Abrahama? Bo ona go szanowała.
ona tak go traktowała, jak pierwszego po Bogu. Dlatego to jest tak napisane. To ona nie była poniżoną osobą, już na pewno nie Sara. Sara to była w ogóle, tam wszystko było w tym małżeństwie. Nawet do trójkątów dochodziło, także słuchajcie, to nie było wcale standardowe małżeństwo. Rozumiecie mnie? To są biblijne zapisy, nie ja nie wymyślam. Że oni byli dość wolnymi ludźmi. Zgadza się? Była wolność? Była. A więc na pewno Sara nie była zniewoloną kobietą. Ona nazywała swojego męża panem, dlatego że to określenie odnalazła na najwyższą formę szacunku do tego człowieka. Tak go kochała, że uznała go za pana. Jeśli kocham Boga realnie, to realizuję to, co on powiedział, czyli uznaję go za pana. To, że Jezus jest twoim panem, to, że powiedziałeś to wiele lat temu, jak się nawróciłeś, rozumiesz? I to otworzyło ci drogę do nieba, to nie oznacza, że dzisiaj to się zmieniło. To dalej jest twój pan. Posłuszeństwo widzi w Bogu pana. Posłuszeństwo widzi w zasadach Bożych zasady panowania. Wchodzę pod panowanie tej zasady. Wchodzę pod panowanie tej zasady. We wszystkim, w słowach, w działaniach. Człowiek, który zwycięża w wierze, to człowiek posłuszny, przyjaciele. Jeżeli chcemy być zwycięzcami wiary, jeżeli marzymy o tym, aby nasza wiara rosła w nieskończoność, a to jest dokładnie ten sam rodzaj marzenia, jak marzyć o tym, żeby miliony rosły na koncie. Bo wiara to jest waluta obecnego czasu. Waluta obecnego czasu. To musimy być posłuszni. Jak Bóg mówi milcz w swoich prawdach, to milcz. Jak mówi mów, to mów. Jak mówi stój, to stój. Jak mówi zostań, zostań, chodź, to chodź. Czasami z boku na to patrzysz i mówisz, kurczę, ten człowiek jest jakiś dziwny, taki jest jakby trochę jakiś zrobotyzowany. Tak, to jest trochę zrobotyzowana postać, posłuszny człowiek. Rozumiesz? Ja zasady Boże uznaję za Boga. Bo to jest słowo Boga. Jeśli On powiedział to słowo, to to słowo jest dla mnie jak On sam. Na początku było słowo, a Bogiem było słowo. Pamiętacie to? Nie mówimy tutaj o tym, że słowem Boga są wszystkie zapisy w Biblii. Nie mówimy, że to jest 10 przykazań. Absolutnie nie. Mówimy o zasadach Bożych, które przejawiają nam się przez Pismo Święte, przede wszystkim Nowego Testamentu. Nie o tym, co wolno, co nie wolno. To nie to. Rozumiecie? O tym mówiłem wielokrotnie. Ale ja muszę teraz brać te zasady i okazywać im posłuszeństwo. Biorę te zasady i okazuję posłuszeństwo. Jak ja zacząłem żyć życiem Kościoła? Ja byłem potwornym indywidualistą. Proszę zapytać moje żony albo mam. Potwornym indywidualistą. Ale zacząłem żyć życiem Kościoła nie dlatego, że wstałem rano i mówię, wow, ale super, będę w Kościele, bo ja się nawracałem poza Kościołem. Ja się nawracałem w więziennej celi, gdzie nie było żadnego Kościoła. Ja dopiero po wyjściu poszedłem do Kościoła pierwszy raz. Ale zanim ja poszedłem do Kościoła, to ja znałem list do Hebrajczyków. Wspólnych zebrań nie będziecie opuszczać. Amen. Ja mówię, okej. Nie trybię jeszcze, Boże. Nie mam tego w emocjach też. Nie mam w emocjach tego, żeby wspólnych zebrań nie opuszczać. W ogóle mnie to męczy. Muszę dojechać 50 km autobusem jednym, potem z drugim autobusem muszę podjechać pod kościół, muszę tam w ogóle pójść jeszcze kawałek, muszę tam siedzieć z powrotem. Powrót cały dzień, a w poniedziałek znowu do pracy. Rozumiesz? Potem patrzę, są jeszcze inne spotkania w kościele. Aha, nie opuszczać wspólnych zebrań. Dobrze. Wtorek, piątek, niedziela. Rozumiesz? Po 300 km tygodniowo. Środkami lokomocji. Nigdy nie opuszczałem spotkań. Przez 20 lat.
Rozumiecie mnie? Ja się nie pytałem mojej duszy, przepraszam, czy ci się chce. Nigdy w życiu. Agata jeszcze była nienawrócona i ja mówię, do kościoła jedziemy. Wszędzie ją ciągnąłem ze sobą. Jak się w ogóle dowiedziałem, przecież Agata ze mną rozdawała ulotki ewangelizacyjne, jak jeszcze Pana Jezusa nie znam. No potem tak. Rozumiesz? Ja mówię, bo to trzeba głosić, to głosimy. Bo to trzeba głosić, Ewangelię głosić trzeba. Podkreślam. Trzeba. Tego się nie lubi. Paweł mówi lepiej. Biada mi, gdybym nie głosił. Czyli szlak mnie trafi, jak nie będę głosił. To Paweł rozumiał. To Paweł rozumiał. Z takim czymś chodził Paweł. A ci ludzie mówią, jak nie pan mnie pobudzi, ja mnie wejść. A ja już wiem, że to się z człowiekiem w ogóle absolutnie niepoważnym, nie znającym w ogóle serca Boga. I ludzie mówią, ty nie znasz, nie wiesz nic, nie wiesz. Ty przyszedłeś do kowala, proszę ciebie, buty wyczyścił. Ty w ogóle jesteś w jakimś innym świecie. Ty czekasz na prowadzenie pańskie. Jeszcze nic nie wiesz o prowadzeniu. Bo nie stosujesz posłuszeństwa do zasad, które widać. Jak ja czytam zasadę Bożą w Piśmie Świętym, słowo honoru ja nie szukam prowadzenia. A rozumiesz mnie? Jak jest napisane, idźcie i głoście, tak? Moją Ewangelię. Dobrze, to tylko wiesz, się też na prowadzenia. Kiedy, do kogo, jakim sposobem. Bo ja już idę. Ja już idę, to teraz mi szybko wkładaj w kieszenie w ogóle to objawienie. Bo idę, kurczę, znowu się zapodzieję, znowu gdzieś wpadnę, ktoś będziesz mnie wyciągał, ojcze. Rozumiesz, co będzie? Chcesz mnie wyciągać? Nie chcesz, to dawaj. Ja mówię, tak Boga traktujesz? Ja mówię, tak Boga traktuję, tak, bo to jest mój ojciec, taką mam z nim relację. Rozumiesz? Taką mam relację. Mówię, ja idę. Idziesz? Też. I się odwracam. A Boga, czy też idziesz? Rozumiesz? A że on chodzi. Wiecie, Jezus to jest człowiek drogi. On zawsze chodził. Raz tylko na osiołku jechał, a w sumie dwa razy w życiu. A resztę chodził, piechur. Błagam was. Patrzcie na to w bardzo poważny sposób. Wiara wasza musi rosnąć. A żeby ona rosła, musicie zrobić deklarację posłuszeństwa. Będziesz gdzieś się modlił w domu. Powiedz, Boże, chcę być posłuszny i proszę Cię, pomóż mi być posłuszny. W ogóle chcę być posłuszny. Wyrzekam się buntu, wyrzekam się czarów, wyrzekam się bałwochwalstwa, wyrzekam się opinii ludzkiej, wyrzekam się tych wszystkich rzeczy. Chcę być posłuszny. A wtedy staniesz się człowiekiem posłusznym wedle swojego pragnienia. Wstajmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za słowo, które zostało uwolnione dzisiaj. Dziękuję Ci za moc Twojego Świętego Ducha, które jest na tym słowie. Dziękuję Ci, Boże, że my je przyjmujemy, że my je kochamy i my decydujemy się na to, aby to słowo pracowało w nas i zmieniało nasze życie. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa ogłaszamy, że wydamy stukrotny plon z tego słowa. Amen. Amen.